Czy znacie autorów bajek? Czy wiecie, kto pisze bajki? Czy słyszeliście o braciach Grimm, Jakubie i Wilhelmie, albo o panu Charlesie Perrault, a Hansie Christianie Andersenie? Tylko ostatni z nich był pisarzem. Zarówno bracia Grimm, jak i Charles Perrault byli prawnikami. Tak się jednak dla nas szczęśliwie złożyło, że wszystkim im sławę przyniosły bajki. To oni z takim wdziękiem i prostotą stworzyli Kopciuszka, Śpiącą Królewnę, Dobre Wróżki, a wiele stuleci później za górami, za lasami, na szklanym ekranie wielki marzyciel Walt Disney ożywił smoki. Dał głos myszkom, psom, krasnoludkom i dopełnił sławy bajkopisarzy, którzy osobiście znali chłopca niewiele większego od palca u dłoni i dziewczynkę wysoką na cal. Chcemy dzisiaj przypomnieć wam bohaterów tych baśni w muzycznej oprawie. Witajcie w zaczarowanym świecie bajek. Książę Egiptu. Wiara i nadzieja są bardzo ważne w naszym życiu. Dzięki nim jesteśmy silniejsi, odważniejsi, nie poddajemy się. Natomiast dzięki wsparciu rodziny jesteśmy zdolni czynić cuda, tak jak książę Egiptu. Mówię dzieci nikt, modląc się, czy słyszą nas. Jaśniejszy w sercach ton niedosłyszany był. Dziś nie lękamy się, choć przeżywamy grozy czas. A przenosząc góry, nikt nie przeczuł własnych sił. Bo cuda dzieją się, gdy wierzysz w nie, gdyś pragnął ich i o nich śnił. Więc może sprawisz je któregoś dnia, gdy wierzysz w nie ze wszystkich sił. Ty zawsze